Ale na pewno tylko na zdjęcie? Kasia? Tylko na zdjęcie? Ja bym to potoczyła. Muszę to złapać. No tam nie śmierdziało. Już naprawdę? Już mi ciepło. Ła, patrz. Ja pier... A ja dzisiaj byłam tam, gdzie ten most. Tam byłam na Wesołym Miasteczku. Jechałam dzisiaj. Księżyc. Nic go nie widać. Latarnia morska, pięknie. Wow. Nie no, jest. Jest moc. Jest moc, jest Kasia. Mamy cię. Tańczy, Kasia tańczy. Ja będę wam mówić, co Kasia robi. Nie, ale jest pięknie. Pięknie. Zobaczcie. Muzyczka też super. Może zostaniemy na chwilkę. Patrzcie, jak fajnie się to kolorowe kręci, co my tamten byłyśmy na tej wodzie. Czad. Dobra, ja już jestem na dole, a ona schodzi. Patrzcie. Zeszła. Szuka mnie. Nie w tą stronę poszła. Mhm. Yeah! A słyszałaś, co tam leciało? Nie wiem, czy widać, czy nie widać. Ale patrzcie, jak to różnymi... Szkoda, że tutaj nie robią pod takiego podkładu muzycznego, nie? Do którego to były, kurde... Tera, patrzcie, jak fajnie. Różnokolorowe. Raz wolniej, raz szybciej. Dobra, spróbuję wam wejść znowu. Uwaga. I to jak na dół leci, to jest mokro. Dobra, starczy, bo jestem cała mokra. No, także my teraz jeszcze podążamy, słuchajcie, spacerkiem w stronę saksofonów. Jeżeli będzie otwarty, to oczywiście wejdziemy, jeżeli będzie zamknięty, to nie wejdziemy. Jeżeli wejdziemy, no to wam coś jeszcze pokażę, a jak nie wejdziemy, to pewnie się z wami pożegnam, jak już będę jechała do domu. No, a teraz póki co wracamy do domku, pełno ludzi spacerujących, zbudujących. Kasia robi zdjęcia. O, zobaczcie, jak za mną bardzo ładnie się ozdobiona restauracyjka. I tak naprawdę to wszystkie są tak pięknie ozdabiane. Słuchajcie. Dobra. Czekam na Katarzynę i będziemy składowywać. Także czekamy. Ona się zawiesiła. Patrzcie, jakie fajne. W ogóle bardzo fajnie, jakby tutaj był podkład muzyczny, jakieś muzyczki. I przypomina mi się troszeczkę te fontanny, co są we Wrocławiu. No, nie na podobnej zasadzie. Także odzywam się do was. Niebawem. Halo, halo, dobry wieczór. Nic nie widać. Zupełnie nic. Nic nie widać, nic nie słychać. No może będzie słychać, ale nie widać. O, poczekajcie, tu jest trochę światła. Yeah, baby! Możemy tak... Nie, nie możemy stać na przejeździe. Więc cóż, nasz vlog dobiegł końca. Jaka mgła! Nasz vlog dobiega końca. Ja się z wami będę żegnać. Nie widać mnie, ale słychać. Kasi w ogóle nie widać. Kasia, słuchajcie? Nie słychać Kasi. O, piękne światło teraz. O, stoimy tu. Że nie. Mówi, że nie. Ja dostałam czkawki, bo kazała mi szybko spitala, słuchajcie. I co? Dziękujemy za vloga. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Mam się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że vlog wam się spodoba. I co? Ja dziękuję Kasi za zajebiście spędzony dzień. Jak zawsze zresztą. Naśmiałyśmy się co niemiara. Najedłyśmy się, napiłyśmy się. No i wszystko jest gites majoza. Nie pokażę wam Kasi, bo Kasia nie chce się pokazać. Za to ja się pokazuję wam z moim pudlem. Słuchajcie, po mrzawce. I co? No i dzięki wielkie. Trzymajcie się, do usłyszenia i ciao. Baju! Dzień dobry, witam was bardzo gorąco i serdecznie. I witam się z wami 4 sierpnia. Także jeżeli ktoś ma urodzinki, to wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I mam nadzieję, że u was... Nie, mama, ja wiem, kto miał urodziny. Ja też wiem.
Jeżeli mam nadzieję, że u was wszystko w porządeczku, my właśnie jesteśmy w Dźwiżynie i wydaje mi się, że to będzie nasz chyba przedostatni vlog. Jak widzicie, mam umyte włosy i po prostu szopa jedna wielka na głowie. I co? Idziemy w Dźwiżynie na spacerek. Cześć. Idziemy sobie na spacerek. Przedostatni, bo jutro w sumie będzie nasz ostatni spacer. Może wam pokażę coś z plaży, może mi się uda coś nagrać. Plan mam taki, żeby dojść do takiego miejsca, w którym ostatnio właśnie nie byliśmy. Misiu, gdzie teraz byłeś? Na parku nie byłem. Jak było? Chodź tu powiedz. Bardzo fajnie. Fajnie? Chodź tu pokaż się. Ale mam szopę na głowie, Jesus, nie cierpię takich włosów puszystych. Byłeś na parku linowym, tak? No. I fajnie było? No. Która z tych części tak najbardziej ci się podobała z tych przeszkód? Tak najbardziej. Jak się zjeżdża? Na tym, tak? Na tym wyciągu takim. Pani się płaci karabina. Aha, a mi się podobało, ale nie tu, tylko chyba w Kołobrzegu to było. Jak Gracjan jechał na deskorolce. No. To był czad, bo to kurczę każdy tak jakoś no nie ma poczucia takiego, jak to na tym stanąć, żeby to utrzymać równowagę. Także tak, żeby to utrzymać balans, kurczę, cały i ciała, i wiecie, i kurde nóg, i rąk. Także to akurat był kosmos. No i co? Idziemy sobie na spacerek. Jak będę bliżej gdzieś tutaj środka Dźwiżyna, to oczywiście wam nie umieszkam pokazać. Co nieco jedzie właśnie autobus do Kołobrzegu. Na rolkach, na wrotkach, słuchajcie, na go-kartach, na kładach. Na wszystkim tutaj się jeździ. Dziwi mnie tylko, że tutaj ta ścieżka, po której ja idę, to jest chodnik tak naprawdę. I dziwi mnie, że po tym chodniku, słuchajcie, jeżdżą rowery. To jest takie trochę niepojęte przeze mnie, bo nie ma tutaj absolutnie żadnego znaczka, że tu jest ścieżka rowerowa. Dobra, to my idziemy sobie do przodu i odezwę się do was niebawem. No i okidoki. Tym oto sposobem doszliśmy już prawie, że do końca Dźwiżyna. Czkawki dostałam, słuchajcie, za szybko idę. Tutaj nie było nawet jak wam nagrywać, jest po prostu za dużo osób, a za mało miejsca na chodniku. Więc pokazuję wam chociaż tu końcóweczkę. Co nie zmienia faktu, że tu generalnie wszędzie jest po prostu tak samo. Tutaj jest basen, na którym byliśmy. I to jest właśnie przy tym hotelu Helios. I tutaj mamy basenik. Dzisiaj widzę, że jest mało osób, bardzo mało. A my właśnie zmierzamy teraz na Mateusza Gesslera. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić z nim zdjęcia. A jeszcze lepiej może spróbować czegoś spod jego ręki. Fajne ozdoby do domu. Fajne figurki. I jeszcze co mnie interesowało, to kurczę bankomat, którego nie widzę nigdzie. No i Houston mamy problem. Niestety między 19 i będzie występ Cleo o godzinie 20:30. Patrz. Dzisiaj? Mezajach 5 lipca o godzinie 20:30. No to będziemy. Mateusz Gessler, sierpnia, godzina 14. Na Mezajach. Będziemy. 5. Przejdź na Cleo. Tylko. 6 już nas nie ma, niestety. Przejdź na Mezajach i na Cleo. Szkoda, co? No, bo Mezajach i jesteśmy tu. Dźwiżyno Port i jest Mateusz Gessler. No to idziemy. Poczekaj. Każdego dnia. Kurczę. Imprezowa lato w gminie Kołobrzeg. No i niestety szkoda, bo akurat omijamy Julę, omijamy kombi 10. Wielka szkoda, bo tak naprawdę bardzo akurat ich lubią. Idziemy do portu. Port wygląda tak. Mam nadzieję, że nagram wam cokolwiek z tego czegoś, co tam ma się niby odbywać. Nie wiem, czy on ma coś tam gotować, ma coś smażyć. Nie mam żadnego pojęcia. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt wiele ludzi i mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać, żeby można było go zobaczyć tak naprawdę z bliska. I jestem jego bardzo ciekawa. Chodź kochanie, to gdzieś tu. Nie wiem, w którym miejscu, zaraz się zapytamy. No i tu mamy most. I od tego mostu tutaj w prawo. O, tutaj jest smaczna ryba. Dobra, już wiem, w smacznej rybie on ma być. Czyli gdzie? Co?
Misiu, czy ty gdzieś widzisz tą nazwę? Bo ja nie. Smażalnia Smaczna Ryba. Gdzie jest Smaczna Ryba? Musimy się zapytać. Bo on tam ma być. Ma to się chyba nazywać Smaczna Ryba, także za chwilę się dopytamy, zapytamy. Wiem, że to miało być w porcie. No to jesteśmy w porcie. Widzisz, gdzie jest Smaczna Ryba? Ja na razie nie widzę. Ryba, ryba. Smażalnia. Chyba będziemy musieli się zapytać. Gdzieś. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie to jest. Kurde, mam nadzieję, że tu... Ej, a może to nie tu? Musimy zapytać. U rybaka. Dobra, no my się pytamy i za chwilę się do was odzywam. Odzywam się do was już po festiwalu kulinarnym. Słuchajcie, okazało się, że Mateusz Gessler był wczoraj, a nie dzisiaj. Ale jeszcze Mesaja jest tutaj. Także taki nie fart. Jutro za to jest Mesajach, Mesajasz. Ja nie wiem, jak się go wyczytuje. Także Mesajach, Mesajasz, jakkolwiek się zwie. I jutro o godzinie bodajże chyba 20:30. Także 20:30 tutaj w drużynie, czy będziemy, czy nie będziemy, tego nie wiem. Nie jestem w stanie wam zapewnić. I co? I wracamy. Chcę się Tatiana tutaj przetargać przez wejście takie na plażę, natomiast nie wiem, czy jeszcze ono w ogóle tutaj jest. I czy tam na tej plaży jest też ten taki fajny domeczek, który też kiedyś tu był. Patrz, spadła ryba i nikt nie umie podnieść. Dobra, to ja odzwyczaj się do was, jak dojdę na plażę. Taka sytuacja u nas. Dobrze, gramy. Gracek, nie kłócimy się. Zaraz i tak. Załapał się na grę. Patrzcie. Gramy, gramy, gramy. Czas nas goni. Ładnie, super, 14-14. Super. Zacięta rywalizacja na tym boisku. Widać to razem z potem na czołach zawodników. No i prawie 15-14. Co? Punkt? Kolejny? To co? 16. Ojej, już 16-14. No i kolejny chyba będzie. Oj, 17-14. Idą jak burza. Tak, chłopacy mają 17. Nie możecie pozwolić, żeby piłka dotknęła ziemi. Aj, prawie, prawie. 18-14. Tylko 2 punkty dzielą chłopaków od wygranej. No i hejo, hejo, robaczki. Czy może być piękniej? Zobaczcie. Muszę niestety się odgradzać, bo inaczej bym was w ogóle, ale to w ogóle nie widziała, nawet telefonu bym nie widziała. Siedzę sobie na leżaczku w takim fajnym miejscu, dlatego że jestem osłonięta z każdej strony. Tutaj teraz chłopcy grali mecz z dziewczynkami, także dzieciaczki tutaj miały swój popis. Teraz Gracek poszedł sobie troszeczkę do morza, a ja sobie chilluję. Się chilluję. No, tam u góry też coś się dzieje. Nie wiem co, bo tak naprawdę nie widzę. Wiem, że tam są schody i właśnie to, co wam pokazywałam z góry. A ja sobie siedzę tutaj. Chciałam właśnie sobie desperadosika mojito. Czekajcie, może sobie trochę coś tu poobniżam. I się może chociaż jeszcze trochę dopalę. No, wykorzystam jeszcze ze słońca. Ostatni. Mam nadzieję, że ten vlog też wam się spodoba. No, żałuję, że niestety nie trafiliśmy na Mateusza Gesslera. No niestety, może, ale to może jeszcze to nie jest pewne. Jutro o godzinie chyba 20:30 ma być Mesajasz, także może nam się uda, jeżeli tak, to byłoby super. Jak nie, no to też żadna strata. Także odezwę się do was już myślę później. No i my dalej sobie siedzimy. Tada! Jest cudownie. Nie chce mi się zakładać nawet stroju, a Misiu się załapał na grę. Bardzo proszę, wszyscy sobie grają. Miejsce tutaj jest po prostu superowe. Zjadłam właśnie zapiekankę, wypiłam browarka i teraz sobie poleżakuję. Także on sobie jeszcze pogra, pewnie z godzinkę. Nie wiem nawet, która jest godzina, szczerze powiem. Ło, dobrze. Nie wiem nawet, czy dobrze wam pokazuję, bo nie wiem, czy cokolwiek widać. W każdym razie jest naprawdę, naprawdę po prostu przepięknie. Super jest. Superowo. Chociaż nie wiem, może i strój założę. Może się chociaż trochę opalę. Who knows? Oj, oj. Chyba nie będzie serwował. Za daleko. Nie dasz rady. Woo! Ładnie.
Dobra, ale nie wcinaj się, koledze. Stój sobie w jednym miejscu, misiu. Musisz w jednym miejscu stać, nie podchodź do reszty. No nie. Musisz chronić tyły. Uwaga. No nie łap, tylko odbijaj. Pięknie, pięknie. O, widzisz? I zabrakło tyłów. Na tyle zabrakło kogoś. A z drugiej strony wygląda to tak. Także ja sobie leżę i się czaskam na Mahoń. Się zastanawiam, czy założyć sobie stanik, bo w sumie wzięłam sobie tylko górę od stroju. Tak naprawdę. No, także wzięłam sobie górę od stroju i być może sobie ją zarzucę za chwilę. Zobaczymy. Ale bardzo przyjemnie. Jest po prostu pogoda nam, słuchajcie, dopisała w 200%. Mam nadzieję, że jak jesteście gdzieś na wyjazdach, to że wam również. Dobra, ręka już mnie trochę boli. Także ja będę kończyć teraz nagrywanie. Pokazałam wam, jak spędzamy teraz ten moment. No i jeszcze może później się do was odezwę. Także do usłyszanka. Hejo, hejo, odzywamy się. Patrz, co płynie, katamaran. Katamaran! Czekajcie. Właśnie byłam specjalnie z wami tutaj na samym, tak koniuszku, uważaj. I idziemy w taki sposób. Po takim czymś, nie wiem co widać, za mną. Jesteśmy tak w środku, znaczy w środku, no nie w środku morza, ale synek! Kurde, jak on mnie stresuje. Dobra. No i mam nadzieję, że to też wam się spodoba, że na vlogu właśnie będzie taki przepiękny widoczek, że jestem tak sobie, no nie po środku morza, ale jak dla mnie to na środku morza. No bo jednak po moich bokach jest woda, której się panicznie boję zresztą. No, za mną teraz będzie za sekundę katamaran, ludzie sobie płyną, można sobie wynająć. Jak dla mnie to troszeczkę za... za wolne płynięcie, ale zaraz wam pokażę. Ale fajne. No idź do końca. Zaraz pokażemy katamaran. No idź. Rejsy wycieczkowe. Bardzo proszę. Nawet to stoi, nie płynie. Zobaczcie. No. Tak sobie płynie. Idziemy do końca. No, a my doszliśmy, słuchajcie, w końcu do takiego miejsca, gdzie już tu byliśmy, bo jesteśmy tylko tego mostu, gdzie jest właśnie smażalnia ryb. O, i tam dalej pani okulary spadły, jak robiłam. Dobra, idź. No, zdarza się. Zdarza się, że spadają okulary. Czekajcie, że zapis słońca. Także teraz będziemy szli na busik. Idziemy na busik i będziemy jechać do domku. Tak. No i stopy. Także mam nadzieję, że to docenicie, mam nadzieję, że wam się to spodoba. Bo wydaje mi się, że może to wyglądać pięknie. No, zwłaszcza, że akurat trafiliśmy na naprawdę przepiękną też pogodę. No więc mam taką nadzieję, że docenicie. Bo to wszystko oczywiście na potrzeby vloga. No przecież ja bym tutaj taki kawałek nie szła. Także my spadamy. Jeszcze wam za chwilę pokażę to z drugiej strony, jak to wygląda. I odezwę się do was jeszcze może później. A jeszcze mieliśmy iść po pamiątki. Po pamiątki, także... No i zgodnie z obietnicą dotarliśmy tutaj właśnie prawie, że do portu, który jest tam po tamtej stronie i tutaj również. I tu w ogóle cudownie, słuchajcie, w ogóle wiaterek nie wieje. Tutaj to jest fantastycznie. No i mamy jakieś stateczki, łódeczki, trochę morele. I mamy Gracjana Łobuziaka, który się w ogóle nie schowa. Tak to wygląda pięknie. Powiem wam, że naprawdę, jeżeli chodzi o Kołobrzeg, to się tak rozbudował, chodź tutaj, że nie dziwię się, że standardy się podniosły, ceny się podniosły i wszystko się podniosło. Ale wcale mnie to jakoś nie dziwi. No i zobaczcie, jak to jest przepięknie. A jaka cisza. Po prostu ta cisza to jest przepiękna. Cisza, słońce, będzie przepiękny w ogóle jeszcze zachód. My jeszcze nie trafiliśmy tak naprawdę na ten zachód, ale jest naprawdę późno i no niestety, ale musimy wracać. Także mam nadzieję, że wam się spodoba. Jedzę się do was później.